Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki vlog na bogatości, bo i będzie troszeczkę załadunku wapna. I oczywiście rozsiewanie i troszeczkę lustracji upraw. Fajna, zdrowa, gęsta tutaj wyszła. Także no coś z tego będzie. Może coś troszeczkę z rewitalizacji. Także będziemy dzisiaj w dzisiejszym odcinku tak skakać z tematu na temat, ale mam nadzieję, że dzięki temu będzie ten odcinek dla Was ciekawy. Jeśli chodzi o wapno, no coś takiego niespotykanego. Wapno Caltech Life od firmy Techmod. Firma, z którą wszedłem w współpracę w ubiegłym roku, jeszcze na poziomie takim standardowym jako rolnik kontrahent, gdzie zakupiłem mączkę bazaltową i wapno, a następnie dzięki temu, że no mam kanał, mogę Wam zaprezentować również ich taki specjalny produkt, nawóz wapniowy, który dodatkowo jest wzbogacany o formę przetwarnikową bakterii z rodziny Bacillus. Są tutaj trzy szczepy i te bakterie mają za zadanie zarówno zwiększyć dostępność azotu i fosforu dla roślin, jak również przyspieszyć mineralizację resztek pożniwnych, no i też oczywiście ma jakieś właściwości fungicydowe. O tym będzie zaraz. Wapno granulowane, bardzo ładna granula. Ja się naprawdę już w swoim życiu tego wapna granulowanego dość sporo rozsiałem. O, tutaj zobaczcie, trochę mi się rozsypało. Bardzo ładna, równomierna granulka. Fajne baksy, tonowe. I mimo, że były tonowe, to bardzo fajnie się z nich wysypywało. Kto sypał wapno granulowane, wie, czasami przychodzą takie big bagi nieporemne. Nieporęczne i w których dodatkowo jest folia i z tego to się ciężko sypie. Tutaj było bardzo fajnie i się pozytywnie zaskoczyłem. Baksy ładować. To jest niby równo pod stodołą, ale tylko niby. W rzeczywistości jest przepył,
to jest cała tona. A 5R to nie jest ani najcięższy, ani najbardziej stabilny ciągnik. Trzeba uważać. Ale oczywiście big bugi nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak działa produkt i w jaki sposób mam go zamiar Wam zaprezentować. Słuchajcie, 3 tony tego wapna, dawkowanie 500 kilo na hektar. Przez to, że ja nie mam założonych talerzy do wysypu, do rozsiania zwykłych nawozów, tylko te do wapna, no na 3 tony szkoda było się przestawiać, nie chciało mi się, szczerze powiedziawszy. No to oczywiście od granicy będziemy troszeczkę dalej odjeżdżać, zwłaszcza, że nie mam limitera. I powinno to starczyć na całą działkę z wyłączeniem w środku jeden pasek, przejadę bez rozsiewu. I mam nadzieję, że w żniwa będę mógł, znaczy oczywiście, że będę mógł Wam pokazać. Pokażę Wam miejsce tej kontrolki ze zdjęciem. A to, co, na co mam, mam nadzieję, że będzie to możliwe, to to, że dojedzie już nawigacja z miernikiem plonu do kombajnu na żniwa. No, rolnictwo 4.0, już jestem po dwóch poprawkach. Także już powinienem być wzywany na podpisanie umowy i szybkie załatwianie finansowania. To miało być wszystko zrobione w kwietniu, mamy końcówkę kwietnia, już nie zdążymy, zrobimy to w maju, a miałem gwarancję, że zdążymy na żniwa, jeśli zamówienie zostanie złożone w kwietniu, także no widzicie, nie wiem, czy na te żniwa się to uda, no ale kontrolka kontrolką będzie, sami sobie zdecydujecie i sami sobie ocenicie produkt, ja tutaj nie jestem, że tak powiem, naganiaczem. Dobra, słuchajcie, muszę zmienić kamerkę, no bo musimy się tutaj przestawić na wapno granulowane, czyli czy ja wiem, czy musimy zmienić kamerkę, może dam radę wszystko zrobić jedną ręką. Pierwsza rzecz, zmiana prędkości taśmy ma być na jedynce i to się udało już nam zrobić i z aplikacji Amazon My Spreader pobrałem sobie nastawy. Można sobie wklepać, jaki ma się rozsiewacz, jakie mniej więcej wapno się ma. No ja tam wpisałem jakieś wapno, akurat tego konkretnego nie było, ale wapno to wapno, tak? Więc wpisałem granule i jeżeli chcę osiągnąć 500 kg na hektar, to powinienem jechać, potem być zasuwa otwarta na 17,5. Ja otworzę na 17. Zobaczmy, jak to wygląda. No, dość tego mocno, dość mocno. No zobaczymy, no najwyżej pójdzie bardzo duża dawka. No słuchajcie, no nie mam tu ani wagi, ani komputera. To i tak, że jest nawigacja, to jest, mam nadzieję, że w miarę precyzyjnie. Jeszcze tylko chciałem zobaczyć, czy gdzieś talerze są podpisane. W sensie, jaki to jest typ. Ja wybrałem, że to jest OM1012. Ale no niestety takiego czegoś tutaj nie widzę. Trzeba byłoby pewnie sobie wygooglować. No dobra. Uznajemy, że to jest OM1012 i wyrzut na 12 metrów. Zobaczymy. Zobaczymy. Dwa słowa jeszcze o działce. Stanowisko, mówię od 2 lat do tyłu. Orkisz, potem żyto o zimę. Później tutaj była okrywa zielona. Na wiosnę taka głębsza orka i wałowanie, a następnie po 3 tygodniach, czy nawet po 4, jak
Tutaj zeszły wszystkie chwasty, stależowałem i drugi raz zwałowałem. I tak wygląda teraz pole, jest czyściutko. I zanim zasiejemy, to myślę, że tutaj jeszcze te chwasty wzejdą i będę mógł je zniszczyć broną wirową. Jaki jest kolejny plan, w sensie kolejne kroki? Siew gryki i tego samego dnia wsiewka z koniczyny i za rok tutaj będzie koniczyna, więc wapno się na pewno przyda, zwłaszcza w kontekście koniczyny. No i tegoroczna duma naszego gospodarstwa. Koniczyna, która no jest bardzo ładna na wszystkich uprawach, na wszystkich plantacjach. Jesteśmy teraz na takiej działce, bym powiedział, z tego wszystkiego średniej, ale nie najsłabszej, nie najlepszej i uważam, że taka reprezentatywna, tak mniej więcej się prezentują w tej chwili pod koniec kwietnia u nas koniczyny. Mógłbym się zatrzymać troszeczkę dalej na uprawie, która jest według mnie najlepsza, ale to nie o to chodzi. No jak widzicie tutaj już dotąd do wysokiego kalosza. Ja mam 1,86 m, także no już trochę ma. Gdzieś pewnie ze 30 parę centymetrów, może nawet 40 niektóre rośliny. Fajna, zdrowa, gęsta tutaj wyszła. Także no coś z tego będzie. Jest troszeczkę takich plac, to albo jest wyjedzone przez zwierzynę, albo słoma po gryce. No różne są przyczyny. Są legowiska też, zwłaszcza w tamtej części. O, zobaczcie, tutaj było jedzone. Nie? Także zwierzyna sobie tutaj żyje, karmi się, ale ogólnie koniczynka. Zobaczymy, jak się będzie prezentować po pierwszym pokosie. No to bo wszystko zależy od pogody, bo jak przyjdzie susza, to już nie wyrośnie, nie wyda nasion, ale ten pierwszy pokos zapowiada się, jeszcze dwa deszcze i ono się naprawdę zapowiada rewelacyjnie. No delikatnie leci, fajnie. Zobaczcie, jaka ładna granulka. Fajnie to jest zrobione. No i kurde, do tego rozsiewacza 7 ton wejdzie. Także można się bawić w wielkoobszarowca. Dobra. Kto małemu rolnikowi zabroni bogato żyć? 500 damy obrotów. Niech sypie, tylko nie do sąsiada. Nie do sąsiada. Tak to nie. Powiem wam szczerze, że no wtedy to nie było mowy, bo to był budżet, że tak powiem, zakupowy. Był naciągnięty jak za małe majtki na dużym tyłku. No niestety, ale i Amazonka, i Waderstadt, i Alka na tak małe gospodarstwo to były duże maszyny. Cieszę się, że je kupiłem, nie żałuję. Natomiast dzisiaj na przykład stoję przed dylematem, czy nie należy doposażyć rozsiewacza tego ZGP o jakieś dodatkowe wyposażenie. No i tutaj minimum, co by się przydało, to wysiew graniczny. Chociaż wydaje mi się, że to nie jest jakiś wielki problem, żeby ten wysiew graniczny zorganizować. No ale brakuje tego, tak? Brakuje. I taka podstawowa wersja, czyli wysiew graniczny, tak jak tutaj mam hamulce dołożone, błotniki, duże koła, bez wagi, bez zasuwy hydraulicznej. Powiem wam, to luks maszyna jest. To setki hektarów mogłoby obrabiać. Naprawdę setki hektarów. Oj, 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 oj.
proszę pana. Czy nic nie widzę. Jak sypie, gdzie to sypie. Nie będę już z wami tak jeździł bezsensownie z kamerą na głowie, ale chcę z wami przejechać jeszcze 3 przejazdy i pokazać wam, że na środku zostawiam tą jeden przejazd kontrolki, no i do niego się będziemy odwoływać w przyszłości. Także tutaj muszę być uczciwy wobec siebie i wobec was. Prawda? Dobra. Wapno sypkie, jak dajemy tutaj, dawaliśmy 3 tony. To powiem wam, człowiek się nie patrzy nawet na miedzę, tylko jedzie i sypie. A tu jedna granula. Dobra. Pojedziemy sobie troszeczkę niżej. To fajnie, bo akurat pole jest, ono było konsolidowane z dwóch różnych, z nasypami, skarb i tak dalej, więc będzie przekrój przez całe pole, to będzie też widać, mam nadzieję. Jaki to miało wpływ na różnych, że tak powiem, w różnych warunkach glebowych. Dobra. Ładnie sypie, ładnie. Mam talerze do niego, do nawozu. Kurczę, to by nie było widać świata, jakbym zaczął tym sypać. Bo to 30 chyba 6 metrów sypią. Że byłby ogień, ale wolę na spokojnie mieć mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Ogólnie dawka zalecana to jest gdzieś tam od chyba 300 do aż 1000. Natomiast ja myślę, że te 500 kg to jest taka uczciwa dawka. Jeszcze przed siebie zostanie to wymieszane z glebą. A następnie pójdzie jeszcze ASR w ilości tam 200-250 litrów na hektar jako taka pomoc, dawka startowa pod gryczkę, żeby ona tutaj miała dobre warunki początkowe. No i tyle, no i będziemy czekać, patrzeć, obserwować. Pole jest doprawione perfekcyjnie. Także no, miejmy nadzieję, że gryka się uda. No, liczymy na to. No i zobaczcie, tutaj tą miniemy. O, a w tą będziemy wjeżdżać. I teraz moi mili ja oddalę. O. Nawet zrobię zdjęcie, mniej więcej, tak żebyście później mogli, to ewentualnie może z drona zrobimy zdjęcie, żebyście widzieli, gdzie jest kontrolka. A więc jest kontrolka pomiędzy tymi dwoma przejazdami. No i tyle. Powiem wam, że jak na końcówkę kwietnia to wygląda rewelacyjnie, naprawdę, zobaczcie,
fajna obsada. Nie ma jakichś tutaj wielkich oznak chorób. Oczywiście trafiają się porażone liście. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. No ale ogólnie stan plantacji na dzisiaj jest super. Nie chcę zachwalać przed zachodem słońca dnia. No ale sami widzicie, że to jest działka 550 metrów nad poziomem morza. Jest 27 kwietnia. No fantastycznie. Stanowisko najpierw była gryka, później koniczyna. Potem poleciał ASL, przedsiewnie, siew orkiszu, następnie mączka bazaltowa, tutaj została rozsypana w ilości ponad 3 ton na hektar. I potem po raz kolejny dawka ASL-u na wiosnę. Oczywiście też było tutaj wapnowane, także tutaj była bardzo duża ilość wapna, bo ponad chyba 4 tony akurat na tej działce nam wychodziło. Także no naprawdę wydaje się, że jeżeli tutaj jakieś choróbko nie przyjdzie, to plantacja jest naprawdę jak na ekologię rewelacyjna. Myślę, że tutaj temu orkiszowi niczego nie brakuje. No i proszę bardzo, prawie cała działeczka. Wyszło 5,5 hektara, no bo odjeżdżałem od granicy, żeby nie sypać poza pole. I mamy tak, tutaj taki mały klinik, już mi się nie chciało dojeżdżać. To tam to nie będzie miał rodajne, bo tam z każdej strony się sypało. Natomiast ten tutaj pasek, to widzicie, jest kontrolka. 5,5 hektara. No i moi mili, zostało mi chyba. Zobaczmy. Znaczy, na pewno mi zostało. O, tak wygląda zaaplikowane wapno. Także, no są te granule porozrzucane, widać. Nie ma jakiejś tutaj lipy. Jeszcze koło tony może być, ja gdzieś koło 400-450 kilo pewnie rozsypywałem. Czyli co, zobaczcie, tutaj jest moja druga działeczka, właśnie nowo zakupiona. Przez miedzę, akurat się przychodzi 4 hektary. No tutaj jest tymotka. No i co? Nie byłbym sobą, nie? Jakbyśmy tutaj nie sypnęli. Sypniemy. To jest właśnie ta działka, o której mówiłem, że nie widziała wapna. Też będzie jakieś porównanie. No, także walczymy. To jest właśnie ta droga rzekoma, którą bym chciał kiedyś zmienić jej przeznaczenie. To jest taka dość długa procedura, a następnie w formie bezprzetargowej ją wykupić i wtedy zrobić konsolidację pola. I tak by to wyglądało. A teraz tego kamera nie wyłapie, ale chciałem wam pokazać. Tam są. Ja pokażę wam na zdjęciu. Aha, bo się teraz zblurowało na moim palcu. Ale gdzieś w tym miejscu. Czy ja mogę przybliżyć? Dla was specjalnie. Patrzcie, widać. A, niech się... Nie chcę złapać. O, dobra. Widzicie, tam takie są 3 plamki. O, tutaj. No to są jeleń. Łania i łania albinos, bialutka, kurczę, piękna. Korzystając z okazji, że włożę ziemię na nową działkę, dosypując dół. No i tutaj kupiliśmy pole. W tamtym roku tamto, w tym roku to. Jest taki nieużytek. Dół, trochę podmokłe. To właśnie tam troszeczkę dalej była akcja kopania koparką w ubiegłym roku, gdzie robiliśmy rów. No i teraz widzicie, wozimy korzenie z różnych miejsc, ziemię, tak żeby tutaj to zasypać, osuszyć i tutaj, nie wiem, 20-30 arów uratować. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie no powoli się robi moja enklawa, co mnie bardzo cieszy. Malutka, no pola po prostu, tam to jest, tutaj należy do nas, to i tutaj za moimi plecami. I akurat to jest dobre miejsce, żeby się zatrzymać na chwilkę,
żeby Wam pokazać, jak wyglądają uprawy, ponieważ za moimi plecami płaskórka, tutaj żyto zimę, a tam jest koniczyna. Co wydaje mi się akurat in plus, jeśli chodzi o lustrację uprawy żyta, no to teraz znajdujemy się na działce, gdzie według mnie obiektywnie w skali całego gospodarstwa jest to żyto tutaj najsłabsze. Siane bezorkowo, stanowisko po Tymotce, a później po Gryce. Drugi rok w naszym posiadaniu działka, także no, to jest zawsze problem nowo nabytych działek przez nas, że jednak ten bank chwastów jest dość duży, a mechaniczne zwalczanie wcale nie jest takie proste i tutaj jeszcze będziemy musieli troszeczkę powalczyć. Stan ogólny dobry, ale dobry nic poza tym. Jak na ekologię jest ok, zachwaszczenie jest na tej działce akurat jedno z największych. Być może błędem było tutaj zastosowanie technologii bezorkowej w takim naszym wykonaniu biednym. No ale niestety było tak sucho na jesieni, a zwłaszcza po Gryce i Tymotce, tutaj się nie dało dobrze wyorać, więc jechał gruber niby na głęboko, ale wiecie jak to jest. Ogólnie mam jakieś przebarwienia liści, już widzę pierwsze choroby. Także nie wiem, tu chyba jest rdza. Nie wiem, jak bardzo się ta uprawa tutaj uratuje. Nie mam tutaj co do niej jakichś wielkich oczekiwań. No ale by takie 2,5 tony z hektara by się chciało, nie? W ekologii to jest taki średni wynik, bez rewelacji, ale nie, też nie ma jakiegoś takiego strasznego wstydu. Na dobrych naszych plantacjach w tym roku chciałbym 3,5 tony. To jest taki cel na to nawożenie, jakie było zrobione i na to, jak ten rok się prezentuje z tymi mocnymi mrozami w połowie kwietnia. To byłby bardzo zadowalający plon. No tutaj akurat na poprzeczce jest najgorzej. Uprawa jest najrzadsza i najbardziej zakwaszczona. Ale z kolei im bardziej w tamtą stronę, tym lepsze. Także no, pokazałem Wam kiepskie miejsca, ale to może dobrze. Bo nie tylko tymi najlepszymi trzeba się chwalić. Tutaj mamy płaskórkę jarą. Pole w naszym posiadaniu trzeci rok. Stanowisko, jeśli mnie pamięć już nie myli, kurczę, też po Gryce. To co jest takim znakiem rozpoznawczym tego pola, to jest właśnie ten oto chwast, który znajduje się na całym polu, jest porozrzucany. Jeśli się nie mylę, poprawcie mnie, to jest ten szczaw koński, tak? No walczymy z nim, na razie sobie nie możemy poradzić. Natomiast płaskórka, myślę, że i w dobrej obsadzie, no dostała od tych mrozów jakichś takich przebarwień, taka jest, męczy się. Ale mam nadzieję, że teraz weźmy się za siebie. Rządki ładnie widać, obsada 350 roślin na metrze kwadratowym. Trudno na razie coś powiedzieć, bo oprócz tego szczawiu, który w uprawie płaskórki nie jest jakiś bardzo kłopotliwy, no to uprawa jest czysta. Zobaczcie, tutaj w międzyrzędzia nie ma dużo. Oczywiście są, bo to jest ekologia, no kurczę. Wszyscy się... Tak, o, jak jest taka uprawa, to wszyscy mówią, o, chwasty, chwasty. A potem jak są żniwa i tych chwastów już nie widać, bo płaskórka czy orki, czy żyto sobie dobrze radzi za chwaszczeniem. O, to pewnie coś, Pawełku, oszukiwałeś. Bo to za czysto, to ściernisko takie złote. No nie, chłopaki, no tak to wygląda. No co ja tutaj mogę powiedzieć? Mamy stare odmiany, które mniej plonują, ale sobie lepiej radzą. No i tutaj jest moi mili Tymotka. Już wystartowała, poszła mocno do góry. O, i lisek, chytrusek ucieka. Ale no wapno przede wszystkim też ma pomóc w przyspieszonej mineralizacji resztek. Tego tutaj będzie dużo, no bo jak to przełożemy, to będzie tego naprawdę sporo. A tutaj producent się chwali, że w porównaniu z wapnem, który było stosowane w ramach kontroli, to tutaj ta
mineralizacja, możliwości gleby odnośnie magazynowania wody są i szybsze, i większe. Także no zobaczymy. No. Sypię, no bo co mam robić? Sypię. Tutaj będzie od dołu kontrolka. Już się kończy, także wyjdzie gdzieś koło 7 hektarów, 3 tony na 7 hektarów, czyli takie 400 z kawałkiem. Oczywiście on też tutaj liczy, nawet jak robię nawrotki, nie sypie. No, można uznać, że 450 kg na hektar to jest taka dawka, którą zastosowałem.